kochani, nagrywam dzisiaj vloga, jak widzicie. Przyjechałyśmy na pierwszą wymianę drucików w aparacie. Ogólnie będzie teraz pierwszy odcinek aparatki. Nie nagrywałam wcześniej, bo w sumie nie czułam potrzeby. Bo w sumie założyłam aparat i z tego mieliście film. Więc teraz jak wymienię druciki, to będę mogła wam co nieco więcej opowiedzieć. Zdać wam sprawozdanie z tego, czy boli tak samo jak po samym założeniu. No i co, idziemy właśnie do Soldentu, a później idziemy na zabieg na twarz. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, co będę miała robione, bo robiłam ostatnio, jak widzieliście już w poprzednim vlogu, podlinkuję wam na górze, na dole, gdzieś tam będzie, laserowe usuwanie naczynek. Laserowe usuwanie naczynek i laserem frakcyjnym usuwałam też bliznę z czoła po trądziku, nie po trądziku, po ospie. Po trądziku na szczęście nie mam takich. W każdym razie będę musiała jeszcze to powtórzyć, bo trzeba chyba 4 zabiegi zrobić, żeby tych blizn takich głębokich się pozbyć. Więc idę dzisiaj i zobaczymy, czy będziemy usuwać, czy będziemy coś innego robić. Także my wchodzimy. No jeszcze troszkę nam brakuje, także teraz podniesiemy, jak założymy kwadrata dół, to te zęby delikatnie podniosą się nam do góry, to troszeczkę się znajdzie nam więcej miejsca, więc myślę, że jeszcze 2 wizyty i będziemy mieli trochę więcej. I na czym to polega? Może tak pani opowiedzieć, tak, co to tak dokładnie jest? Tak. No co Andzi będzie się robiło? Dzisiaj? Tak. Ten drucik, który jest w tej chwili, ten stalowy drut, on jest okrągły. Tym samym zęby nie mogą wykonać tego ruchu, ponieważ nie mają się na czym podnieść. No tak. W momencie, kiedy włożymy prostokąt, to one będą mogły wykonać ten ruch, czyli jak podniosą się te krawędzie, ta krawędź pójdzie do góry, ta krawędź pójdzie do góry, proszę zamknąć łóżkę, to tym samym tutaj będzie trochę więcej miejsca, żeby można było przykleić tutaj element. Aha, okej. Okay. Na tym polega podnoszenie zwarcia, po to, żeby... Przy limbalnym moglibyśmy założyć od środka i one podniosłyby się obydwa same, natomiast tutaj musimy troszeczkę się bardziej... O, ja muszę to nagrać, jak to się otwiera, bo to się zawsze... Tak, bo aparat samoligaturujący jest właśnie tyle fajny, że nie mamy tych wszystkich ligaturek, czyli tych wszystkich gumeczek, które są dookoła. O, tylko mamy same... Muszę mi się pokrywać. O, i się tak otwierają. To takie specjalne narzędzie, każdy system ma swoje. O, tak. Tamten miała pani dla porównania 14 okrągłą, a to jest 14×25, czyli prostokąt. To o czym mówiłam, czyli ten drucik już w tej chwili jest prostokątny. Widać, ale duży moment. Bo to jest 25. Ten jest 14, czyli taki sam, jaki był poprzednio. Tamten był okrągły 14, ten jest tutaj w tym wymiarze ma 14, a tutaj masz 25. Widzisz, jest grubszy. Widać, jest grubszy. I jest super elastyczny, czyli za każdym razem, jak pani zamknie buzię albo napije się czegoś ciepłego, to on wraca do formy. Jest co prawda narzędzie do tego, żeby zamykać, natomiast kobieca część teamu ortodontycznego przeważnie używa. Poznać. Dokładnie. Tak, po tym drucie będzie hardcore, będzie bolało, bo ja już czuję Vanessa. On jest bardzo, bardzo delikatny, także to też jest tak, że to jest tylko takie pierwsze uczucie, natomiast tak jak mówię, mogą się tutaj między jedynkami i między jedynkami, dwójkami stworzyć delikatne przestrzenie, ponieważ w tej chwili będziemy mieli, mamy mniejszy opór w jamie ustępności, za delikatnie będą to delikatne. To taki drut wkładamy Vanessie teraz, tak? Możemy tak... Taki brzydki! Vanessa, nie chcesz takich powykręconych? Taki brzydki! I teraz robimy czary maga. Otwieram buziaka. O, szybko! Magia! Myślałam, że to tak musi z 5 minut. Ale wczułam w buzik, mi tak robi. Tak? No. My już słuchajcie, jesteśmy pod gabinetem. Gabinecik jest w ogóle w klatce, ale niech was to nie zdziwi, bo całe mieszkanie jest przerobione na gabinet. Niebawem też będzie gabinet tutaj niedaleko. Jak widzicie, mam już grubszy drut, ale o tym wam powiem później, bo jeszcze chodzimy. Dzień dobry. Proszę bardzo. Cześć. Nagrywam ciebie. Wyska wypełnia swoją dane pacjenta. A ja słuchajcie, zaraz idę. Będziemy oddzielnie dzisiaj, ale postaram się dla was też coś ponagrywać. W zasadzie z laseru to macie w innym vlogu na górze, wam wyskoczy. A dzisiaj będziemy robić oczyszczanie buźki, więc muszę się pożegnać z moim makijażem. Jeszcze patrzę na niego przez chwilę. W lustrze, bo zaraz będę zmasakrowana.
Już słuchajcie, jesteśmy po obie piękne, zmasakrowane, po prostu bolało, powiem wam tak, bolało. Ale mi się robią, mnie bardzo to bolało. Przysięgam wam, że mnie to bolało bardziej niż powiększanie ust. Ponoć mam sporo stanów zapalnych. Dowiedziałam się, że to jest między innymi przez to, że jem nabiał i to jest jakieś środowisko bezlenowe i to sprzyja stanom zapalnym takim. Że to nie jest taki zwykły pryszcz, tylko już jest stan zapalny z ropą. No. Praktycznie. I dlatego mnie to tak bolało przy wyciskaniu. No ale przeżyłam, jak widzicie, żyję. Maneska też żyje. Ja mam bardziej takie kropkowe, to masz takie całe. Ja mam całość, bo ja mam ogólnie skórę naczynkową, więc ja jak robię demakijaż nawet i się pocieram, to mam czerwoną bardzo. Ja też, jakoś tak mi złagodziła, bo najpierw byłam taka ekstra czerwona. Ty nie masz już tak naczynkowej buziaki, ale no zobacz moje żyłki. Moje wszystko. Ja byłam jak krowa w tej koszulce. No trochę tak. Demyka. Zęby mnie bolą, a ciebie? Też, to na dole. Aparaty to wymienione, drobciki. Czy dzisiaj dzień miałyśmy taki tuningo. Brzydki dzień. Brzydki dzień, jeśli chodzi o twarz. Dobra, lecimy, odezwę się do was pewnie jutro, bo już dzisiaj to hell no z taką twarzą. Mamy maczka na wynos. Ciasteczko Waleska sobie wzięło. W ogóle zestawik cały. I powiem wam, że bolą mnie zęby bardziej niż po założeniu aparatu. Już czuję taki spory dyskomfort, a wcześniej dopiero na drugi dzień mi wyszło, więc no nie jestem zadowolona. Hej kochani, dzisiaj mamy czwartek już. I słuchajcie, nie odzywałam się, bo w niedzielę odsypiałam wszystko, bo byłam padnięta. W poniedziałek nagrywałam chyba ze 3 filmy nagrałam. Możecie zobaczyć już któryś z nich na Instagramie. We wtorek jechałam do Warszawy i pewnie słyszycie, że mówię troszeczkę niewyraźnie, a to dlatego, że wymieniałam drut po raz pierwszy w aparacie i zęby mnie po prostu bolą i od bólu nie mogę mówić tak jak trzeba, a poza tym mam wrażenie, że już mi się ząb jeden przesunął, a ja mam aparat na razie na górze i mi tak mi się buzia nie domyka jak powinna. Czuję, że tutaj te zęby tak na siebie dziwnie nachodzą i to jest takie dla mnie nienaturalne przy mówieniu. W ogóle jestem w stroju kota, w takim onesie, w takim kombinezonie. Słuchajcie, co przywiozłam z Włoch? Po pierwsze, poznajcie Luiego. Tak nazwałyśmy ten ser z Vanessa. Nie jesteśmy normalne, raczej nie zachowują się tak kobiety, które mają 23 i 24 lata niebawem. No ale cóż, nie każdy musi być normalny, ja na pewno nie jestem. To jest ser Louis i kurczę, przywiązałam się do niego i szkoda mi go zjadać, a ma datę ważności do 28 marca. Przywiozłam go, bałam się o niego, żeby tylko mu się nic nie stało, bo było dosyć ciepło, ale dużo czasu nie spędził poza lodówką we Włoszech, bo wiecie, on stał zimny, więc zaraz miałyśmy lot, przetrwał w każdym razie. No i słuchajcie, coś co przywiozłam, w zasadzie kupiłam tylko te cukierki Lindt, o pokażę wam. Na lotnisku kupiłam jeszcze magnes, bo zbieramy magnesy z Marcinem na lodówkę, więc wybrałam taki z jedzeniem, nie było zbyt dużego wyboru na lotnisku, a na mieście jakoś totalnie mi to wypadło z głowy, żeby kupić, dopiero przed wyjazdem mi się przypomniało. Kupiłam również prosecco, w ogóle odbijam się tutaj, widzicie mój strój. Rose gold było, więc to było oczywiste. Jak ja je zobaczyłam, wiecie, z kilometra, mówię rose gold i pobiegłam i wzięłam. Kosztowało chyba 80 zł, coś takiego w przeliczeniu, więc myślę, że całkiem nieźle, jest ciężkie, więc odstawiam. I na lotnisku kupiłam też perfumy, ale jaki to jest fail, to po prostu bez komentarza. Zepsuło mi to wieczór, jak wróciłam do Polski i się szczeiłam. Wyszły nowe perfumy, to jest ogólnie wersja limitowana. Wyglądają one tak. Jest to Carolina Herrera, nazywają się Rose Extra, z tej serii 212 VIP. Marcin ma w ogóle męskie perfumy z tego, to są moje pierwsze perfumy z tej serii. Z Caroliny Herrery mam taki bucik, bardzo go lubię, zwłaszcza wieczorową porą. No w każdym razie wyszły te perfumy, zauważyłam na polskiej stronie Sephora i mówię, Boże, jakie ono piękne, spójrzcie, Rose Gold, opakowanie błyszczące. Tak samo flakon też tak wygląda, już wam pokazuję. Flakon prezentuje się tak, więc to było oczywiste, że ja je kupię, jak tylko zapach mi się spodoba. No i słuchajcie, przeliczyłam, ile kosztują w euro. Okazało się, że o 100 mniej zapłacę na lotnisku niż w Sephorze. Zapach mi się podoba, mówię, biorę. Fajne są. Naprawdę, jeśli lubicie słodkie zapachy, no i Rose Gold, to koniecznie powąchajcie sobie, jak tylko dorwiecie gdzieś tester w perfumarii. No i słuchajcie, zadowolona, że zapłacę 100 mniej. Wzięłam.
od razu jak stał tester, karton za nimi wzięłam. No i poszłam, słuchajcie, zapłacić. Przyjeżdżam do Polski, wyjmuję Louiego, pakuję go do lodówki i wyjmuję tam pozostałe rzeczy, które kupiłam na lotnisku. No i tak patrzę na ten karton, mówię, jakiś taki nie rose gold? Mówię, coś mi się wydawało, że on powinien być też taki rose gold. No i wyjmuję ten flakon i patrzę na flakon, to są inne perfumy, słuchajcie. I patrzę na ten flakon, mówię, kurde, no ja jestem pewna, że one mi się rzuciły w oczy, dlatego że były brokatowo rose gold. To była pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, zanim poznałam zapach. I mówię, no nie. No po prostu nie. Wchodzę na Sephora i patrzę te perfumy, bo one akurat były w nowościach. Mówię, no to nie są te perfumy. I tak się wkurzyłam. I wiecie co? Sprawdziłam, bo mówię, może to jest wersja po prostu toaletowa, a tamta to jest wersja perfumowana, bo obie mają Rose w nazwie. Tamte są Rose Extra i pomyślałam, że te Rose Extra to właśnie wersja może perfumowana, mocniejsza. Ale nie, słuchajcie, to są zupełnie inne zapachy, zupełnie inne nuty zapachowe mają. No i się wkurzyłam, bo te perfumy są ładne, ale to nie są perfumy w moim stylu. One są bardziej kwiatowe niż słodkie. I wystawiałam je na Instastory, chciałam je sprzedać, ale później opowiedziałam o tym mamie i mama powiedziała, że jeśli ich nie chce, to chętnie je przygarnie w prezencie, więc po prostu stwierdziłam, że już palicho kupiłam, 260 zł za nie zapłaciłam, to już jej dam te perfumy, niech ma, niech się cieszy, no a te są zdecydowanie droższe i... jeśli zapłaciłabym za nie tyle, co przeliczałam, nie wiem, czy ktoś przestawił tester, czy o co chodzi, no to dużo mniej bym zapłaciła, bo zapłaciłabym te 260 zł, ale myślę, że ktoś przestawił ten tester i to nie była ta cena, a przynajmniej tak sobie tłumaczę, żeby mnie to tak nie bolało, bo one w Polsce kosztują prawie 500 zł. 400 z kawałkiem. No i mówię, dobra, nie interesuje mnie to, ja chcę te perfumy, biorę, jeszcze one są limitowane. Więc potem bym żałowała, że ich nie kupiłam, a mi perfumy wystarczają na bardzo, bardzo długo, bo ja się psikam delikatnie, ja nie lubię 50 razy się spsikać. Zależy też jakie perfumy, bo niektóre są słabe, albo są takie bardzo delikatne, ja ich w ogóle nie czuję, no to wtedy psikam więcej, ale generalnie większość perfum używam tak, że psikam się raz, dwa, trzy i to jest wszystko. Więc tak, kupiłam to i w zasadzie to by było chyba na tyle z takich zakupów stricte włoskich. Myślałam, czy nie brać może jakieś kiełbasy i tak dalej, ale na lotnisku ceny tych wszystkich mięs i tego wszystkiego są wysokie. Ogólnie za tą kulkę mozzarelli zapłaciłam 9 euro. Wiadomo, jak się nie przelicza, to dla nich to nie jest dużo, ale jak się już przelicza na złotówki, to wychodzi drogo. Nie ma co się oszukiwać, przynajmniej jeśli chodzi o jedzenie. I jeszcze słuchajcie, update odnośnie cerek. Widzicie, wygląda to naprawdę ładnie. Mam na sobie dzisiaj już podkład, wczoraj po prostu byłam cała w kropki, no hit, ale mam nadzieję, że jak te stróbki wszystkie się wygoją, to już będzie naprawdę ładna buźka. No ja najwięcej miałam na czole, ja jem nabiał, a ja mam alergię i wiecie co, przy alergii nie powinno się jeść nabiału, bo mając alergię, to sprzyja jeszcze bardziej powstawaniu trądziku, w sensie takich zapchanych porów bardziej, tak bym to nazwała, i takich skórników, takiej kaszki na buzi. Jeśli nie macie alergii, to i tak nabiał temu sprzyja, ale nie tak bardzo jak w przypadku nietolerancji. A ja mam alergię na białko z mleka, z nabiału ogólnie i z jajek. Więc ja nie powinnam mieć w ogóle, ale no ciężko, zwłaszcza jak taki ser Louis na patoczy pyszny, no to ciężko się powstrzymać. Także tak, jestem póki co bardzo zadowolona. Co do naczynek, update z naczynkami, stosowaniem. No wróciło mi trochę na nosie, niestety, ale i tak mam wrażenie, że większość już zniknęła. Jeszcze powtórzę ten zabieg na pewno i wtedy nagram wam taki osobny film z całym podsumowaniem, co sądzę. Gunio przyszedł do mnie. Ja właśnie już sobie idzie. Także co, jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, dzwoneczek, wpadnijcie na mojego Instagrama koniecznie, bo tam nagrywam dla was filmy z pielęgnacją, z makijażem i tak dalej i nie tylko, wrzucam wam też selfie, stylówki i nie tylko, po prostu musicie tam wpaść. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa.